Siemano. Udało mi się ogarnąć gruz. Dwa auta takie przywiezione. Tu jest wysypane tylko jedno. Jedno mam jeszcze tam dali. Ale to później od drugiej strony będę te cyklopy tu wrzucał. Na razie rozgarniam te takie większe kamienie. Kładę ich na dno, a potem przysypuję tym drobnym. Udało mi się ogarnąć tu pobliski rozbudowy, demolki, chałupy. Przewracali stary dom i zachowek zapytać, czy by nie przywieźli mi, czy no, najpierw zachowek zapytać, czy mi naładują. No i naładowali mi przyczepa, a później zajechałem na drugi dzień, bo już, bo na razie nie mógł mi ładować, bo potrzebował tam, żeby wjeżdżać na górę. I godo, żeby tu mieć auto w poniedziałek. No i załatwiłem sobie dwa auta. Nawet nic nie chcieli za transport, no ale dałem im 5 dych na flaszka. Wiadomo, zawsze to jakieś koszta ponieśli tam. No i tak mi się udało załatwić po taniości. Czyli najgorszą rzecz to był gruz i rury, żeby ogarnąć. No ale już wszystko mamy, także mogę teraz działać. Obsypiemy tu tak z 20-30 cm na razie poniżej tych słupów. Później się dosypie reszta, jak już będzie tak daleko. No dobra, działam tu, bo dzień krótki. Jutro Wigilia i chcę pociągnąć z robotą jak najwięcej. Cześć, siemano. Tu taki postęp prac mały. Muszę tu poukładać te większe kamienie na spód. Dopiero później sypia ten gruz, już taki drobniejszy. Tu tak układam kostka koło kostki, tak jakby puzzle trochę. O, trochę to schodzi, pomału to idzie. Tu jeszcze teraz maraz się zrobił, zaczęło padać. Nie wiem, jak to tu wygląda. Wczoraj tu dość długo robiłem, do wieczora. No, tu jeszcze muszę przykopać, poprawić to. Trochę lipa. Co zrobisz? Trochę do dupy robota, no ale co zrobić? Jak te kamery? Nie widzę, czy dobrze, czy źle. Dobra, tu jeszcze musimy obciąć te słupy. I to przeszkadza. Te pecki, jakoś tu dziura większa wykopać, ją wciepać. Tu tak samo nie będę czaskał tych tego czegoś, tych klocków takich wielkich. Tu są dwa takie kwadraty. Też to wciepiemy jakoś. Do dziury większej i zostanie. Ła, kurwa, już mi palec przyciasło. Z tamtej strony i tu miałem to lepiej trochę, bo fajnie łopatką wyrównałem, no ale tu już srom, to maraz się zrobił, to tak to układam. A dzisiaj Wigilia, także nie chcę też tu nie wiadomo ile siedzieć. No zrobić jak najwięcej i spadać. Bo pierdo, żeby coś wywalić. Dobra, nie nagrywam tego. Później coś nagromy. Ta kamera mi trochę przeszkadza na tej głowie. Cześć, siemano, witam was w kolejnym filmie. Dziś mamy niedziela. Przyjechałem tu tylko wypompować ta woda, żeby jutro mógł ruszyć z robotą tak konkretniej. Ale tu chyba jest lód. A, zamarznięte. Musimy wypompować to i jutro tutaj działamy ostro. Zasypujemy resztę tak, żebyśmy mogli, wiecie. Ale dość gruby ten lód. Nie, mnie nie utrzymał. Dobra, idę po pompkę, tako zwykło, malutko wrzucemy. Niech se tu pompuje.
A ja tu może troszkę przy tych słupach pogrzebia. Obejrzymy. Dobra, idę po pompka. Dobra, tu mamy pompka, szlauch. Przedłużacz też tu leży wyciągnięty. Także od razu możemy działać. Dobra, no. Wypompujemy trochę, a potem znajdziemy jakiś najniższy punkt. Tak. Wykopiemy mu dziura później. No niech to na razie stanie jakoś tak. Ale jak. O kurwa, to za sidła porobione. Trochę wąż chyba jest zamarznięty, ale to się rozmrozi. Woda to rozmrozi. Nagrywa się? Dobra. Tak. Kurwa. O. Kabel długi. Także spoko. Te druty se poogarnią. To tu wystawają, żebyś tu miał przyczepą cofać. Działo to? Zobaczymy, czy działo. Powinno działać. Już pompowała. Coś pompuje. Wąż się rozszerza. Coś idzie. Spróbuję tu dać. O, shit. Tu. Teraz lepiej ciągnie. No muszę. Dobra, na razie tak. Na wąż rozciągać. O, teraz będzie głód. Może się wyłączyła chyba. Nie, pompuje. Pompuje. O, tu było zamarznięte. Dobra, już leci. Zaraz się rozszerzy, spokojnie. Woda wymyje ten lód. Fajnie leci. Tu sobie zaraz ogarniemy. A może zrobimy takie ujęcie timelapse'owe, jak wody ubywa. Ciekawe, czy to będzie widać. Dobra,
woda wypompowano w całości, pompka już schowano. Jeszcze w międzyczasie poukładałem trochę tego gruzu tu. Podebrałem tu pod słupkiem, no ale tu zaś wody trochę wycisło, no ale to już olać, to się zasypie. Widzicie, tu też jeszcze jest tej wody dość trochę, ale nie wiem, czy to jest woda, czy po prostu zamarznięte. Trzeba to jutro wziąć cyklopem i drobnym gruzem, przesypać wszystko, żeby te dziury się pozatykały. No, ale tak to myślę, będzie dobre. Tu jeszcze widzicie, zostało kąsek, czyli nie jest źle. Pół godziny wyłożyć. Tam jeszcze jest jeden taki dupny betonik z okolnika. Tam leży, też trzeba odciąć okolnik i też go tu wciepimy. To też już będzie dużo miejsca zajmować, także spoko. Długo nawet może pod słup wcisnemy. No, obejrzymy jak to wyjdzie. Tu jeszcze chcę tak słupami, znaczy tu jeszcze chcę tak płytami odgrodzić, żeby ziemi nasypać więcej i żeby to się nie mieszało z tym gruzem. No, muszę sobie przywieźć takie płyty betonowe. To też jutro myślę ogarnąć, że będzie spoko, że mi się to wszystko uda. No tu jedynie, kurde, męczy mnie ten poziom tutaj wiaty. Jednej z drugą, patrzę jak to jest krzywo. Ta nie jest w ogóle do poziomu zrobiona, no tak byle jak jakoś, ze spadem. No i tu też muszę trochę się obniżyć, no nie wiem ile dokładnie, ale coś by tam musiał się obniżyć, żeby to jakoś miało inny wygląd. Bardzo tak wysoko nasypać. Myślałem tyle dotąd chać betonem, a to już taki zostawić. No kurde, lipa trochę, lipa. Ale co zrobisz? Co zrobisz? Obejrzymy jak to mi wyjdzie jeszcze. Obejrzymy wszystko w praniu później. Dobra, spadam, jadę do chałupy. Koniec na dzisiaj. Na razie. Tu mam kubka gruzu jeszcze do załadowania. Trochę źle go się ładuje, bo te głazy niekiedy są ciężki, wielki. No i jest problem, żeby podnieść, bo na przykład łyżka nie idzie zamknąć i cały ten drobny gruz wypadał. Także trochę trzeba tu umiejętnie to ładować, no ale dobra. Długo to schodzi. Jakoś damy rady. Teraz tu może będą drobniejsze, to załadujemy te drobne. Kurwa, jedzie to chujstwo. Stój. Te drobne, a później te grube na koniec, żeby mi to nie spadło na sam dół później. Bo te grube muszę do dziury wciepać jeszcze. Dobra, i ta samika z przyczepą i ładujemy. Sprzęt na stanowisku. A to ładujemy. Zobacz kamera, żeby coś było. Tu może.
szczepa już jest. Jeszcze jedna naładujemy, to może będzie już wszystko. Obejrzymy. Jadę dalej ładować, bo to strasznie powoli idzie. Gruz już mam prawie że cały wsypany. Teraz mi zostało tu ułożyć taką ścianę, żeby to oddzielić, ta glina od tych kamieni wszystkich. No i tu chcę później obsypać tak na tę wysokość ziemią. Tak tu jest. No a te płyty zapobiegną wymieszaniu się tak jakby i przemieszczaniu. Wiecie o co chodzi, mam nadzieję. Dobra, trochę to ciężki. Trochę jeszcze trzeba będzie podsypać, no ale to zaraz się ustali jak to powinno być, żeby wysokość pasowała. No jak już tu ułożymy jedna, to potem zasypujemy i jademy dalej z tematem. Dobra, na razie ustawia kamera tu. Jakiegoś timelapsa zaraz zrobimy może. Co tam widać? Płyty same.
Dobra, tu taka ściana. Zasypać to później gruzem. No i tyle. Robię dalej, nie nagrywamy teraz.